Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie wszystkich Państwa na wspólnej konferencji prasowej w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witam również mojego gościa, Rzecznika Prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej, pana Bartłomieja Misiewicza. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, proponuję, abyśmy obejrzeli krótki spot, krótki materiał filmowy. Szanowni państwo, dokładnie tak było jeszcze kilka miesięcy temu ten ostatni szczególnie obrazek na pewno państwu zapadł w pamięci, bo to właśnie wtedy na początku lipca w Warszawie odbywał się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego i to właśnie wtedy również zapadły niezwykle ważne, historyczne dla naszego państwa, dla Polski decyzje z punktu widzenia obronności całego Sojuszu jak i również flanki wschodniej. Wtedy przywódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęli również decyzję o tym, aby na właśnie flance wschodniej, a tak, czyli w Polsce i w krajach bałtyckich, rozmieścić grupy bojowe Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cztery państwa zdecydowały się być państwami ramowymi: Niemcy, Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone. I to właśnie ostatnie państwo, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Od kilku dni wysyła do Polski swoich żołnierzy w ramach właśnie decyzji, w związku z decyzjami, które zapadły. Właśnie wtedy tutaj w Warszawie stopniowo amerykańscy żołnierze do nas przybywają. To oczywiście efekt wieloletnich zabiegów, wielomiesięcznych, trudnych zabiegów i ciężkiej pracy szczególnie tego rządu pani premier Beaty Szydło, ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza, a także Ministerstwa Spraw Zagranicznych i całej polskiej dyplomacji dziś te decyzje, które wtedy zapadły, materializują się i tak jak powiedziałem od kilku dni do Polski przyjeżdżają amerykańscy żołnierze i w związku z tym w najbliższą sobotę w Żeganiu odbędą się centralne uroczystości związane z powitaniem właśnie tych bojowych brygad, które do nas przybywają. Przy okazji właśnie tej, tych centralnych uroczystości zaplanowaliśmy szereg towarzyszących i o nich właśnie chciałbym poprosić, aby poinformował pan rzecznik Bartłomiej Misiewicz. Bardzo dziękuję, dzień dobry Państwu. Tak jak rzecznik Rafał Bocheneszyfino powiedział, to nam w lipcu przy szczycie NATO spotkania w całej Polsce. Chcielibyś, chcieliśmy wtedy, żeby wszyscy Polacy poczuli tą atmosferę szczytu NATO i wiedzieli, że walczymy o podniesienie bezpieczeństwa dla całego kraju, dla całej naszej ojczyzny. Dzisiaj, tak jak było szybko powiedziane, to się materializuje. Dzisiaj ciężka brygada pancerna Stanów Zjednoczonych przybywa powoli do Polski. Już dzisiaj mamy prawie tysiąc żołnierzy amerykańskich, na naszym terenie. Pierwszy sprzęt również wczoraj przekroczył granicę. Powitanie 14 stycznia. Jak Państwo widzicie tutaj na mapce, w każdym województwie odbędą się spotkania. będą Rozpoczną się one o godzinie 12, będą trwały do 17. Wszędzie tam będzie wojsko polskie, będzie, będą oczywiście żołnierze Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy także na spotkanie z żołnierzami, na zobaczenie tego sprzętu. O godzinie 14 będzie ten główny moment, transmisja będzie w każdym mieście wojewódzkim, gdzie te spotkania będą, z żagania to tam pani premier Beata Szydło razem z ministrem obrony narodowej Antoni Macierewiczem będą witali żołnierze amerykańskich. Wiemy już, że będą dowódcy ze Stanów Zjednoczonych. Będzie także pan ambasador Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo jeszcze tego dnia Wszędzie przy wsparciu harcerzy, organizacji proobronnych, przy okazji tych spotkań z wojskiem będzie prowadzona akcja charytatywna, prowadzona przez Ordynariat Polowy, przez Caritas, będą zbierane pieniądze na wsparcie rodzin chrześcijańskich. W Syrii. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do tych akcji. Wszystkim będzie bardzo miło, jeżeli ta atmosfera, przy, która była, towarzyszyła przy lipcowym szczycie NATO powróci i wszyscy będziemy mogli się spotkać. Żołnierzy naszych przyjaciół powitać, bo to jest, proszę Państwa, pierwszy raz suwerenna decyzja Polski, że nasi przyjaciele, zdecydowaliśmy sami, kto będzie stał na tych granicach, będzie nas bronił. I zapewnimy to skuteczne odstraszanie. To była ta konkluzja szczytu NATO. Spójność, jedność, solidarność, skuteczne odstraszanie każdego potencjalnego agresora. Bardzo dziękuję. Dokładnie tak, chcielibyśmy, aby wszyscy Polacy mogli poczuć tę atmosferę, mogli rzeczywiście stać się żywymi uczestnikami tego wydarzenia, które będzie miało miejsce oczywiście w żaganiu, bo to będą te centralne, tak jak wcześniej powiedziałem, uroczystości. Natomiast w 16 województwach zaplanowanych jest szereg mniejszych towarzyszących. Na bieżąco będzie również dzięki uprzejmości telewizji polskiej prowadzona transmisja na wielkich Telewimach z tego, co będzie się działo właśnie w żaganiu. O godzinie 14 rozpoczyna się te, rozpoczynają się też centralne. Uroczystości z udziałem pani premier, ministra obrony narodowej i szeregu innych zacnych gości. To tyle, jeśli chodzi o informacje na temat tego wydarzenia. Czy macie państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, RMF. A propos bezpieczeństwa, Panie Rzeczniku, do Rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej chciałem zapytać o zapowiedzi dotyczące wzmocnienia sił powietrznych. Kiedy pojawiają się nie także wojsk śmigłowce? Pan minister mówił o dwóch śmigłowcach Black Hawk, które miały być dla służb specjalnych. Wciąż ich nie mamy. Także nie krystalizują się te plany współpracy polsko-ukraińskiej. Pan minister w wywiadzie telewizyjnym mówił o tym, że będziemy razem z motor, zbudować takie maszyny. I Panie Rzeczniku, do Pana Rzecznika Rządu, czy pani premier wybiera się do Dobrzenia Wielkiego? Tam ludzie protestują przeciwko połączeniu z Opolem. Czy będzie interweniować w tej sprawie? Dziękuję. Bardzo proszę, może na pierwsze pytanie, tak. Jeżeli chodzi o śmigłowce, Szanowni Państwo, opóźnienie wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych, okres świąteczny, to było chwilowe przesunięcie, jesteśmy w trakcie kończenia koncepcji offsetowej. Nie chcemy, żeby to było robione tak jak za poprzedników, gdzie praktycznie ten przetarg był tak prowadzony, że uniemożliwiono producentom, którzy mają swoje zakłady w Polsce, stanięcie do przetargu na równych zasadach. Za moment ta koncepcja offsetowa się zakończy, przechodzimy do kolejnego etapu, będziemy zapraszali wszystkich trzech producentów Airbusa, PZL Mielec, PZL Świt do tego, żeby te pierwsze dwa śmigłowce trafiły szkoleniowe, testowe. Oczywiście po zakończeniu przetargu, wojsko przetestuje, kiedy przetarg się zakończy, zapadnie decyzja, które śmigłowce będą kupione. Jestem przekonany, że do końca tego roku one trafią. Jeżeli chodzi o zapowiedź współpracy z Ukrainą, pan minister mówił, że rozpoczynają się rozmowy dopiero w tym zakresie. Te rozmowy są prowadzone. No, to nie jest tak, że tej współpracy nie ma. Na razie rozmawiamy, od rozmów przejdziemy dalej, jeżeli oczywiście będą one pozytywnie zakończone. Co do sprawy w Dobrzeniu wielkim, proszę Państwa, od, wiemy, że od pewnego czasu trwa tam protest mieszkańców, natomiast od samego początku wojewoda opolski jest w nieustannym kontakcie z protestującymi i on z ramienia właśnie pani premier utrzymuje kontakt z protestującymi, również zgodnie z ich postulatem, ponieważ ja przypomnę, iż pod koniec roku bodajże 31 grudnia protestujący zwrócili się z prośbą do władz o wysłanie przedstawiciela do nich i obiecali protestujący Również wtedy, że jeżeli taki przedstawiciel się pojawi, to oni na pewno zakończą ten protest. Wojewoda natychmiast się tam pojawił na miejscu, już 1 stycznia odbył z nimi pierwsze spotkanie. Takich spotkań z tego co wiem było 10, o ile nie więcej. No i niestety, ale protestujący nadal nie zmieniają swojego zdania, nadal nie zmieniają swojego stanowiska. Ja tylko pragnę przypomnieć, iż decyzja Rady Ministrów dotycząca zmian administracyjnych w tym regionie była podyktowana przede wszystkim rozwojem strukturalnym, inwestycyjnym tego regionu i ona na pewno będzie służyła mieszkańcom. Pragnę przypomnieć, że podobne protesty jakiś czas temu również były na Rzeszowszczyźnie. Dzisiaj mieszkańcy tego regionu są zadowoleni z, tamtejszych de z tamtych decyzji. Wierzymy, że również tak będzie i w przypadku Opola. Bardzo proszę kolejne pytania. Proszę. Tomasz Fenske, Radio To FM. Chciałem tu jeszcze dopytać właściwie o, w związku z pytaniem kolegi, czy doraźna analiza rynku już została przeprowadzona, jeśli chodzi o zakup śmigłowców, jeśli tak, to co z niej wynika, jeśli nie, to kiedy możemy się spodziewać zakończenia tej procedury? Panie redaktorze, to co powiedziałem, kończymy koncepcję offsetową, więc jeszcze nie będę ujawniał. Będziecie Państwo o kolejnych etapach informowani na bieżąco. Proszę się nie martwić. Ja myślę, że kwestia styczeń, maksymalnie przełom stycznia, lutego, wszystko to o czym mówił Pan Minister będzie zrealizowane. Kwestia jest tego typu, żeby dopełnić wszystkich szczegółów, wszelkich formalności, dopilnować tak, żeby wszystko poszło zgodnie z panem, A przede wszystkim, żeby można było umożliwić wszystkim producentom, którzy są zaproszeni do tego przetargu, staniecie na równych zasadach w tym, w tym przetargu. Nie, nie, nie. Zaproszenie będzie jeszcze szybciej. Koncepcja osytowa kończy się. Ja myślę, że to jest kwestia maksymalnie tego tygodnia, kiedy koncepcja będzie zakończona i zaproszenie od razu wychodzi do producentów. Ja myślę, że najdalej przełom stycznia lutego, kiedy te pierwsze śmigłowce testowe, treningowe, szkoleniowe, można dowolnie nazywać, trafią do żołnierzy, którzy będą mogli je zacząć sprawdzać. Tutaj pan redaktor widziałem, że podnosił rękę. Już uzyskał pan odpowiedź. Bardzo proszę, pani. Dzień dobry, Marzena Gorgoń, Telewizja Polsat. Ja chciałam zapytać pana rzecznika Misiewicza, czy mógłby się pan odnieść do, do tweeta, który został zamieszczony na pana profilu, przez, znaczy na profilu generała Różackiego ostatnio. I do pana rzecznika Bochenka chciałam zapytać o smog, no bo to jest dosyć duży problem. Chciałam zapytać, czy rząd ma jakiś pomysł na zwalczanie tego problemu. Dziękuję. No to dobrze, to teraz ja. Pani redaktor, wczoraj pani premier zwróciła się do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z prośbą o wypro, wypracowanie rekomendacji, które przyczyniłyby się do przygotowania jakichś rozwiązań rzeczywiście, jak sobie z tym problemem radzić. Wiemy rzeczywiście, że to jest problem, problem strukturalny, bardzo skomplikowany i różnie on w różnych regionach Polski wygląda. Tę sytuację bardzo mocno analizujemy i myślę, że już w najbliższym tygodniu, bo tak zresztą zapowiedziała to pani premier na najbliższej Radzie Ministrów, rząd będzie się tym problemem zajmował. Tak, aby wypracować takie rozwiązania, które będą długofalowe, wieloletnie i skuteczne przede wszystkim, bo na tym nam zależy. Jeżeli chodzi o tweeta, tak, pana generała Różańskiego. Pan generał jest bardzo aktywny w sieci, więc nie wszystkiego tweety znam. Natomiast warto, zanim się coś zacznie komentować, obejrzeć cały program, a nie wyrywać z kontekstu. O tyle. Pan redaktor Kwolek, proszę. Zapytać o tą informację, którą ujawniło dzisiaj Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiedź z kancelarii premiera o tym, że trafił wniosek dotyczący wypowiedzenia tzw. konwencji antyprzemocowej z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy rząd zamierza się zajmować tą sprawą, czy faktycznie są takie plany? Jest odpowiedź oficjalna z kancelarii premiera, że taki wniosek z Ministerstwa Sprawiedliwości trafił do kancelarii. Pod koniec roku. Ale kto tak powiedział? Rzecznik. Biu Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniło dzisiaj oficjalną odpowiedź na piśmie z kancelarii premiera, że pod koniec roku do kancelarii trafił wniosek z Ministerstwa Sprawiedliwości z projektem wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. Czy są takie plany rządu? Znaczy, panie redaktorze, ja wiem, że ta sprawa rzeczywiście kilka tygodni czy kilka miesięcy temu dość mocno frapowała opinię publiczną, natomiast. Na pewno ta umowa podlega analizie. Wszelkie umowy zawsze się im przyglądamy, przyglądamy jak one oczywiście funkcjonują. Jak... W rzeczywistości funkcjonują zapisy, które są inkorporowane z porządku międzynarodowego do krajowego prawa i zawsze analizujemy szczegółowo te przepisy. Natomiast wie pan, no, zobaczymy, jak, 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 jakie będą efekty funkcjonowania tej konwencji. Nam oczywiście zależy na tym, aby, bo to myślę, że w tym kontekście pan pyta, żeby wszystkie kobiety w Polsce czuły się bezpieczne i na pewno nie jesteśmy za tym, aby w jakikolwiek sposób mogły czuć się zagrożone w naszym kraju. Rozumiem, że już pytanie żadnych. A, jeszcze Radio Plus. Jacek Prusinowski, Radio Plus. Do Pana Rzecznika Misiewicza mam pytanie. Mówił Pan o tym, że amerykańska brygada pancerna to efekt szczytu NATO, ale czy nie jest tak, że to jednak wiele miesięcy wcześniej administracja prezydenta Baracka Obamy poinformowała o tym, że chciałaby tę brygadę w Polsce właśnie umieścić i niekoniecznie należy ze szczytem to te kwestie akurat szczególnie wiązać? Jak dobrze pamiętam, to było chyba na dwa miesiące przed szczytem NATO, kiedy administracja Baracka Obama, prezydenta Baracka Obamy ogłosiła o tym, że ciężka brygada pancerna Stanów Zjednoczonych trafi do Polski. Ale to oczywiście jest także związane ze szczytem NATO, dlatego że to na szczycie NATO zapadły decyzje o trwałym wzmocnieniu flanki wschodniej. To, o czym mówił pan rzecznik, ta ciężka praca rządu pani premier Beaty Szydło, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego – pozwoliła pokazać naszym sojusznikom, że tak naprawdę rzeczywiście istnieje realne zagrożenie ze wschodu. Do tej pory poprzednicy tego nie robili. Ja Państwu raz jeszcze przypomnę rok 2013, białą księgę wydaną przez generała Kozieja pod kierunkiem prezydenta Bronisława Komorowskiego o tym, że przez najbliższe kilka, kilkanaście lat Polsce, Europie nie grozi żadne zagrożenie ze wschodu. No to oczywiście była nietrafna ocena, bo rok później zaatakowano Ukrainę, jak Państwo dobrze wiecie. Więc ciężka praca, bardzo dużo spotkań z naszymi sojusznikami, z naszymi zachodnimi partnerami pozwoliło pokazać, że tutaj flanka wschodnia musi być wzmocniona. I dzisiaj rzeczywiście decyzje dla Polski bardzo korzystne. To jest ciężka brygada pancerna Stanów Zjednoczonych, która jest teraz. Za moment będziemy witali lotnictwo taktyczne Stanów Zjednoczonych, będziemy mieli grupę batalionową w Polsce, całe dowództwo dywizji będzie również stacjonowało w Polsce. To stąd będzie koordynacja także na państwa bałtyckie. Więc ogromne, um, ogromnie ważne decyzje podnoszące nasze bezpieczeństwo, całego sojuszu. I przypomnijmy, największego sojuszu defensywnego na świecie. To ma być skuteczne odstraszanie. Nikt nikogo nie chce atakować. Chcemy właśnie doprowadzić do tego, żeby była stabilizacja, pokój i bezpieczeństwo. Dokładnie tak i chcemy, żeby wszyscy Polacy mogli czuć się bezpiecznie w kontekście tych wydarzeń międzynarodowych, między innymi czy, czy, czy wewnętrznych, czy, czy w ramach Unii Europejskiej, które, które się rozgrywają w ostatnim czasie. To chyba tyle, bo widzę, że pytań więcej nie ma. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.